Pod koniec września kraje należące do największych producentów ropy naftowej grupy OPEC poinformowały, że doszło do porozumienia co do obniżenia poziomu wydobycia ropy naftowej. Jednak tak naprawdę nie wiemy, co za tym porozumieniem do końca się kryje, ponieważ wiemy o tym, że ma dojść do obniżenia poziomu wydobycia ropy o około 700 tysięcy baryłek ropy dziennie w porównaniu do obecnego stanu, więc do mniej więcej poziomu 32,5 miliona baryłek ropy. Problem jednak polega na tym, że to nie jest pisemne porozumienie. To jest porozumienie, które zostało ogłoszone, ale my nie znamy szczegółów. Żaden z krajów, które niejako zadeklarowały się, że przystąpią do tego porozumienia, nie deklarował konkretnych poziomów co do obniżenia tej ropy, poziomu wydobycia ropy naftowej. I tu jest właściwie chyba największy problem, ponieważ oczywiście giełdy zareagowały pozytywnie na tą całą sytuację w postaci zwiększenia wartości ropy naftowej na amerykańskich giełdach, największych bodaj od ostatnich 3 miesięcy, ale już dzisiaj ta cena spadła. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, wzrosną zapasy ropy naftowej Stanów Zjednoczonych. I tu wydaje się odpowiedź na pytanie, tu tkwi odpowiedź na pytanie, gdzie tak naprawdę leży największa przeszkoda, jeśli chodzi o osiągnięcie cel przez państwa OPEC, a więc wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ w ostatnich 2 latach wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych z formacji niekonwencjonalnych, a więc przede wszystkim formacji łupkowych, znacznie wzrosło, mimo że są to technologie bardzo drogie. Technologia szczelinowania jest technologią jedną z najdroższych, jeśli chodzi o eksploatację węglowodorów niekonwencjonalnych. Tym niemniej jednocześnie implementacja tych technologii do złóż znacznie spadła. Koszty tych implementacji znacznie spadły i to przełożyło się mniej więcej na 40% spadek, 40% spadek inwestycji, wartości tych inwestycji, 40% spadek nakładów. Te inwestycje stały się po prostu tańsze w porównaniu jeszcze do tych inwestycji sprzed 2 lat. Jednocześnie ropa łupkowa Stanów Zjednoczonych to już jest ponad 50% wydobycia całej ropy Stanów Zjednoczonych i to jest największy przeciwnik, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską. W ostatnich 2 latach Arabia Saudyjska próbowała rzucić wyzwanie cenowe. Natomiast, jak wszystko na to wskazuje, Arabia Saudyjska nie wygrała tej wojny cenowej ze Stanami Zjednoczonymi i w tym momencie tak naprawdę kraje wydobywające ropę są w tak zwanej pułapce cenowej. Bo nawet jeśli obniżą poziom wydobycia, jeśli dojdą do konkretnych porozumień co do obniżenia poziomu, to znowu pojawia się pytanie o popyt. Ten cały czas będzie mniej więcej na tym samym poziomie co obecnie, więc nadpodaż ropy cały czas będzie wysoka, a wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych cały czas rośnie. I to jest zagadnienie związane właśnie z pułapką cenową, jeśli chodzi o kraje wydobywające ropę naftową.